Reis, Fein, Autobahn, Germany, Nuremberg, Frankfurt. Ach, Leszek, ach, Grażyn, ach, Rzesiu. Mamy starą bombę. Wydaje a Seat. Very nice. Guillaume. Także tym zejściu. We're going like 120. A tam tu 200. And people are passing us real quick. There's one coming now. It's like Audi after Audi after BMW. Not much to look at. Some A8s, czy co? A6. To dużo ich jest. That's getting whooped up. Jest może 4 rano i my jesteśmy w Bolesławicie. Coś takiego. Tutaj, 15 jest. Tutaj jest na dworze od naszego hotelu. Bardzo fajny hotel. Bardzo. Czy jest mama? 4:15. Nie, taki kiepski hotel, ale tutaj nic takiego nie ma, no to musieliśmy tu spać. Byliśmy tak wykończeni, że już nam ważne tylko było, żeby się położyć. O, ale... Od granicy, od jak przekroczyliśmy granicę, to do tego momentu jechaliśmy, ja nie wiem, 2 godziny albo i dłużej, tych parę kilometrów. Tak na... Taki duży ruch i bez przerwy jakieś zatrzymania, o, byliśmy wykończeni. Jesteśmy w Wieliczce, w kopalni soli. Tam idzie. Tu jest towarzystwo, palące i niepalące. Grup jest bardzo zainteresowany, exciting. No, tak będziemy kręcić dalej, jak dalej idziemy tam. Wszystko eksploatowane prymitywnie. Z chwilą zejścia do kopalni wszystkich nas tutaj obowiązują przepisy górnicze. Jesteśmy w komorze Mikołaja Kopernika 500. Wrzuca swój zaręczynowy pierścień do szybu kopalni na znak, że bierze ją w posiadanie, bierze sobie ją na własność. Przyjeżdżając tu do Polski ze szlakiem ślubnym, nieopodal Krakowa, w małej kotlince każe swoim ludziom głębić szyby. Dotknięta jakimś wewnętrznym przeczuciem, że tutaj znajdzie sól. I właśnie widzimy moment, kiedy w pierwszej bryle soli, jaką górnik znalazł w Bieliczce, znalazł ten sam pierścień, który ona rzuciła na Węgrze, czyli miałby to oznaczać, że jakimś cudownym sposobem za księżną Kingo sól przewędrowała z Węgier aż do Polski. No, oczywiście to jest tylko legenda, prawda jest nieco inna. Gaz. Gaz negatyw. Łatwo spalny, wybuchowy, lżejszy od powietrza. Oni byli odziani w takie mokre szaty z rozżarzonymi pochodniami wypalały ten gaz. Jeżeli gaz był odrywie, to został wypalony i była droga bezpieczna dla reszty góry. Często ci ludzie jednak przywracali życie. Ideli kopalnia. Transportowali sami, tak jak tam widzimy, takimi szlapami czy sanicami ciągną górki pełne beczki soli do kieratu. Proszę Państwa, w dawnych wiekach kopalnie były własnością panującego, własnością królów, ponieważ
powiedzieć. Na naszych terenach wykryskiwały kurwa sobie. Które wodę czerpano do naszych winach, stawiano na ognisko, jak się woda wygotowała, zostawała taka gęsta melasa, przekładano. Moment. Bardziej na lewo ta zakonnica to jest ta, która miała wizję Chrystusa, Faustyna Kowalska. No i tamten łysy. Jest Mickiewicz. Jakaś grupa. A to są ci, co z wojska wracają. Ci, co z wojska. Oni właśnie tak piją wódkę, bo dostają sprawę. I do domu dojdą, to jest woli, chłopcy i piją. To tu jest cały czas obowiązkowa służba wojskowa? To musisz iść do wojska, jak dostajesz nakaz? Na rok już teraz chyba. Tylko. Na rok się idzie chyba teraz do wojska. Teraz to trzeba się prosić, żeby do wojska. Zakopanymi grobami, belkami. Świetne połączenie, nie? Właśnie ta lokacja Krakowa, 750-lecie lokacji Krakowa na prawie magdeburskim. Wtedy wytyczono to najpierw. Stropy kasetonowe, które w Krakowie się powstawają.
bardzo często. Głowę. Tak. Czyja to głowa? Głowę. To on wstawił tymi swoimi pomnikami. To kabaret pod baranami. Do godzin. Sznyt. To nie? To ten założyciel kabaretu pod baranami. Sznycki. Aaaa! To jest tego kabaretu. Uniwersytet założył i fundował Kazimierz Wielczyk, ale nie w tej postaci. To był budynek drewniany, tu się lokował, ale no, pod upad i królowa Jadwiga. Jak się nazywa? Żak, tak? Żak się nazywa. Student. Żak. To jest takie skoro. No to jest klejnot. Architektury romańskiej i zachowanie całkowicie niezmieszczalne. Jak to możliwe, nie? Że warunki atmosferyczne tego nie... No tak, to nowy jest niedawno zachówką pokryty. Ale to może wszystko się zachowało. Tutaj jest ładny wyjazd. Reprezentacja uniwersytetu i muzeum. Piękne hale są, amfiteatralne, oryginalne meble i tutaj są, oczywiście się nie zachowały. I w XVIII wieku zbudowano kościół, ostatni z takich pięknych, dużych kościołów, no już w stylu takim rokoko. To i tak się mówi, że ten styl rokoko. Kolejny nowy. Ale główne budynki, tam gdzie są wykłady, gdzie są Krakowie, no to są rozsiane tam w całym Krakowie, bo studenty wiedzą około 40%. To jest pewien zamek, który tutaj stoi. Którym tego teatru, Wiewolejek? To nieważne. Może Lupa, Krystian Lupa, bo on jest takim czołowym reżyserem teraz. A za nami tu jest Muzeum Wyspańskie. Zrobić zdjęcie Brzysiu? Tu się pokazywał, tu rozmawiał z młodzieżą, tu na tym placu wielkie zgromadzenia były. No i tu ostatni raz, jakby bardzo chory był też
do tego okna go wynieśli. Jak był ostatni raz, no to na dłoniach miał odprawić. Musiałem niestety w godzinie odprawy za jego zamierzam wykorzystać. Zasłabił się. Zapiekał. W czasie wojny to była jedyna postać, która nie ugięła się przed Niemcami. Bo on pochodził z rodziny książęcej. Rodzina z Koligacona Tu siadł. Architektury renesansowej w tej części Europy, to znaczy kaplica Zygmuntowska, kaplica nagrobna Jagiellonów. To jest złota kopia. Złota, to złota, tam nawet Niemcy tego nie ruszyli. Tyle lat i tak jest. Słyszeliście coś o czachranie? Czachrany to jest kamień tajemniczy, filozoficzny i tych czachranów w świecie jest 5. Jeden z nich jest tu na Babelu. One się lokują na szczycie wzgórza. Tu jest szczyt wzgórza. Pięknie, nie? Tutaj niedawno był premier Jemli i tu z wielką ceremonią go tam wpuszczono. On się zamknął. Zakopane, tam są zakopane rzeczy. Skarby. A jest górami. Zielono. Thank you.
może mi kuszek zalbije. To jest Kościuszko. Himalaja tam są. Tak, Mount Everest to jest. Na górę jest coś sobie. Ja wiem, gdzie bilet jest. No przecież musisz mieć bilet, jak chcesz wrócić. Ja będę tam na tobogę jechał. Nie? O, nagraj nas. Opowiedz. Skocznie berciarskie, duża krocia i mała krocia. Całe Zakopane. Tam jest Kasprowy. Gdzieś tam rysy, ale które to są rysy, to zobaczymy później. Kosztuje ta przejażdżka. No, kościółka i z powrotem.
to jest za taniec? Grolski. O, już nie łydki go. Wstyd jest to, mama, już przestań. Tam jest ten, Giewont. No. Krzyż. Dobrze widać przez kamery krzyż? Ja widzę tak. Nawet okiem gołym. Tam ludzie widzą, co on. Ale trzymaj rączkami ten drążek. Wsiądź bliżej. Jak to zahamować, do siebie ciągnie. Do siebie. On będzie umiał jechać, jak zahamować. A koni. A czym się hamuje? Do góry. Nic. Nic. To tylko się dodaje gazu. Nacisnąć tylko drążek, dobrze wyjedzie. Kowalska. Jeszcze na razie. Widzi pani, jak sobie daje radę, a pani się ma sobie daje. Siądź bliżej. Pa, pa. I do przodu dążę, całkiem do przodu. No, Grzesio se pojechał. Na Gubałówce. Ma ten przed sobą tych... Grzesio wraca. Utrudnione, bo przed nią taka mama z małym dzieckiem. Nie. To gdzie oni te lecki łatwią? Tam na pewno na dole ktoś im podaje i zaczepiają o wózek, wiesz? Ten magnes wyskakuje mnie. No i snow. Śnieg w górach. Tu mafia w czarnych okularach, ciemnych okularach. Mafiozy. Nie życia. Nie, znaczy nie. Wiesz, żeby nie stać. Mamy sobie. Czytamy. Czytamy to stare. Czytamy to stare. Nic. 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 Szlak zolek jest. Problem tylko lądować. Ale to jest bardzo ważne.
Stójcie proszę. Co? Stójcie proszę przez chwilę. Aaron, this is the home of the Polish slipper. I bought you some slippers. No, not really. Jarzynka coś znalazła. Ja już widziałam wszystko. Tam pisze, kochani. Grażyna. No. I co, kupić? Nie. O, żywe, ładne. Śliczne. Heru! Musisz pedlować, mama. No dalej, pedałuj! Uważaj! Siodło mi zniszczy, musi cię zniżyć. Nie, może tak. Tak, teraz. Nie, nie na tym. No muszę iść do Kiblano. Mówię, tu tyle konwali, nie? O Jezu. Jesteś szalona, ochłanione ludzie. Zawsze nią byłaś, skąd wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona, szalona. Okay. I teraz idziesz pierwszy do łazienki. Powiedz swoim rodzicom, jakie chore. A właśnie, moja teściu, pan teściu każe was bardzo pozdrowić. Dziękujemy bardzo. Mama, Krzyżłek. Cześć, cześć. Co słuchaj to powiedzenia? No, ja nie mam już nic, kochany. Nie mam już nic. Że nic nie nagraliście. I love you. I love you, ja nie mam. Zwróćmy to. To jest tyle doleczka. Ja nie mogę, ja sobie tylko. Ale ja zobaczę, że już mam. Sama doleję tam do napoju. To ty sobie dalej. Łukasz, porządny człowiek tu nie, tak, nie pije? Porządny, tak, nie pijący. To jest taki abstynent. Nie ładna, tak. Musi pilnować swojej pijącej żony. Musi pilnować swojej żony, tak. Wiesz, żona taka jest zgrabna? Tak. On... Nie, nie. Jak to ale to same właśnie... Wyłączyłeś? Nie, włączony. Masz powiedzenie? Nie, nic nie mam do powiedzenia. Jesteś szalona. Jesteś, tak, jesteś szalona. Ja jestem pełny energii. Coś tu mi nie działa. Już jest pełna energia. Babin, balety. Balety. No. Babci przyjeżdża do Rysiana. Ale ona jest istotna. No, ale no. Nigdy w życiu mi się nie wyparł. Nie wyparł się.
Ja już też widziałam takie wycieczki. Tak, to jest kamienie. No. No, ale Ryś jest naprawdę bardzo, bardzo go lubię. Bardzo. Jak na przykład Piotrka mniej, jest taki dla Piotrka mnie. Piotrka jakiego? Litoborskiego. Ryś się nas wprowadził, żeby nie Rysia, to na podwójnie tak. Tak, ale Rysia naprawdę Rysia uwielbiam. Bardzo fajnie. Hello. Ja tak mówił, że on nie prowadzi z powrotem, tylko że ty żeś prowadził. Bo jego serce bolało. Gdzie? Ja się uwalniłem z tym na siedzeniu i spadł. I leżałem. Ty po co tam pojechałeś? On mnie prosił, ale ja nie chciałem w ogóle jechać. Dama do towarzystwa. Nie towarzystwa. Jaki raz powrót, żeby jej czekać. W jedną stronę trzeba pojechać dwoma samochodami. Gdzie się pozwaliłeś? Co? Nie, zepsujesz to kamerę. Nie zepsujesz, to nie mu fedy. Taka piękność. Patrz, patrz na te nogi, spójrz na nogi. Spójrz. Ja ile idziemy do domu? No, na Bartka. Coś kiepskie, no. Kiepskie? Łukasz, zobacz, jaką minę zrobił. Jak to będziesz kiepski? Bartka, o Jezu! Idziemy spać. Ej, tak, idziemy spać. Słusznie. Kwiatki zabrali. Mój Boże. Bo ja po co poszedłem? Trzeba skupić jeszcze. Oh, shit. My jeszcze wchodzimy do tego? No, bo tam mamy kwiatki moje. Kwiatki, kwiatki, i stokrotki. Dla dziewczynki, dla Malwinki, dla Dorotki. Komuś dzwoni telefon. Ja się to pojawia? Grubele. Na kobiety. Cześć Wojek, jak się masz? Jest na kamerę chyba. No słyszę się. Dobrze, takie powroty są dobre. No. Niespodziankę, dzisiaj będziemy hałasować całą noc. Dobra. Dobry pomysł. Na odwrót. Ale niedorobiony. A co jest takie śmieszne? No, już nie mamy na Kamilka, powiedz coś. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią wyłóc. Nie, koniec. Dziękuję bardzo. Najlepsze nagranie. Żeś się spróbował dostać tak było miejsce tutaj do lodówki. A czego tutaj męczy? Tak, akurat. Nic nie ma, to są tylko wody. Cześć, Lesiu. Kolejka, 40 sekund zostały. Ktoś ma coś do powiedzenia? Łukasz? Tak, życzę miłej nocy. Jest... O, dziękuję bardzo. Wzajemnie, Łukasz. No. Trzymajcie się. Nie, nie, to nie się powinien, że Łukasz to kamery. To ja specjalnie do nagrania. No, ja zawsze do nas mówię, przepraszam. Nie wiem, to w lodówce. Babcia myje naczynia, babcia myje naczynia. Kamilka i poszłaki, bla. Mieściłam to na nowe lodówki. I tak tu jest u nas. Śpiewam. Ciąca śpiewa, matka piera. Kamilka chodzi na nogi. Wujek. Co? Zaczyna nauczyć Grosia Antyksena, Łukasie Sena, Łukasie Sena, Łukasie Sena. To ty jego nauczy. A czy ty wiesz... Nie wiem, kochanie. Znasz bajkę o węża?
Węgrzy? Nie. Węgrzy? Węgrzy? A ty wiesz, że papieże witają w niebie. No już fajnie się, wiesz, nie wiem, że nie pytają. Coś nowego. Nie, że się nie pytają. Nie, ja znam Edką Petką. No, to znam. Nie zabiją, na tym zabiją, to boję tu piesieni. No dobrze. A ja znam po francusku. Co? Świt w zbotu manore. Ja nie rozumiem. Szpitu lis botu manore. Szpitu lis botu manore. Po angielsku?